Kampania prezydencka wchodzi w decydującą fazę. W poniedziałek struktury Platformy Obywatelskiej zostały podniesione w stan gotowości bojowej. Działacze partyjni, burmistrz Tomasz Kałużny, poseł Tomasz Nowak i senator Piotr Gruszczyński przedstawili 6 najważniejszych punktów z programu obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Działo się to na specjalnie zwołanej konferencji prasowej we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Bronisław Komorowski jest prezydentem nas wszystkich. Działa ponad podziałami. Nie identyfikuje się tak naprawdę z żadnym fundamentalistycznym pomysłem. Jest prezydentem środka i dlatego wszyscy Polacy, badania to pokazują, około 70%, no przesadziłem, że wszyscy, ale 70% akceptują. Akceptują tę prezydenturę, akceptują Bronisława Komorowskiego. Mam tutaj nieprzypadkowo kotylion. 11 listopada wszyscy wpinamy ten kotylion. To od czasu prezydentury Bronisława Komorowskiego. Robimy to z radością. Odzyskał nam święto. Święto 11 listopada, święto wolności. Prezydent Bronisław Komorowski jest prezydentem ludzi wolnych. Jest prezydentem Polski wolnej. I dlatego jest prezydentem, na którego warto zagłosować. Parlamentarzyści pochylili się również nad lokalnymi problemami. Szerzej o tym napiszemy w piątkowym wydaniu Wiadomości Wrzesińskich.